9 spośród 13 etapów tegorocznego cyklu Poland Bike Marathon już za nami. Dziś sprawdzimy, kto przyjeżdża na cykl organizowany przez Grzegorza Weissa. Sprawdzimy, jakie drużyny trafiają na te zawody. Bogdan Saturnus, witam i zapraszam na magazyn Poland Bike. W maratonach Poland Bike może startować każdy. To wyścigi dla amatorów niezależnie od wieku. Najmłodsi mają swój mini cross. To wyścigi dla dzieci w wieku od 2 do 4 oraz od 5 do 7 lat. Uczniowie i uczennice szkół podstawowych startują na dystansie FAN. Na każdym etapie stawką rywalizacji w tej grupie są tytuły mistrzów danej miejscowości. Trasa FAN to najczęściej jedna pętla o długości od 6 do 10 km. Dla tej młodzieży to dobre przygotowanie przed startami na dłuższych dystansach. Takich jak choćby Mini i Max. Trasa Mini liczy z reguły około 25 km. Natomiast najdłuższy dystans Max waha się od 50 do 70 km. Poland Bike Marathon w tym roku gościł już w 9 spośród 13 zaplanowanych miejscowości. Na Poland Bike Marathon przyjeżdżają grupy przyjaciół i drużyny miłośników jazdy na rowerach. Nie dla wszystkich wyniki są sprawą najważniejszą. Jednak są też zespoły, które do ścigania podchodzą niezwykle prestiżowo. Taką ekipą jest M-Bike Team Marathon. Nasz team to przede wszystkim firma M-Bike, główny sponsor, który dostarcza nam sprzęt. Dostarcza nam również różne akcesoria sportowe. Jesteśmy dosyć mocną grupą, jak na Mazowszu, około 10 zawodników, również w tym 3 kobiety i mała Oliwka, także tworzymy zgrany team. No i staramy się ze sobą współpracować i starać się jak najlepiej reklamować firmę i brać też przyjemność z jazdy na wyścigach Poland Bike. Stawiacie sobie ze wszystkich grup chyba najbardziej ambitne cele, ponieważ startujecie też w Mistrzostwach Polski. No tak, oprócz takiej czystej rekreacji mamy też jakieś takie ambicje, może nie mega profesjonalne, ale półzawodowe i staramy się też podnosić swój poziom sportowy i brać udział w wyścigach profesjonalnych. Paweł, a jak tak patrzysz na maratony rowerowe w Polsce, jak one się rozwijają, coraz więcej ludzi jeździ amatorsko na rowerach? Ja myślę, że tak, że jednak w tym momencie idzie taki, no dość taka popularna kultura spędziana wolnego czasu dosyć aktywnie, bo coraz więcej ludzi przyjeżdża na maratony, chce jeździć, chce startować i ten wolny weekend nie siedzieć w domu przed telewizorem, ale aktywnie spędzić na rowerze. Świat Rowerów Racing Team to zespół z Wołomina. Grono przyjaciół, których wielką pasją jest jazda na rowerze. Grupa jest bardzo fajna, atmosfera jest bardzo dobra, liczy ponad 20 parę osób. Spotykamy się ze sobą, razem trenujemy, razem po prostu jeździmy wszędzie, także atmosferę mamy bardzo dobrą i współpracujemy również na trasie. Jesteście również przyjaciółmi? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Nawet spotykamy się prywatnie, nawet nie teamowo, ale ogólnie atmosfera jest naprawdę bardzo dobra. Dobre wyniki świadczą jednak, że jazdę na rowerze górskim traktujecie poważnie. Tak, oczywiście. Wcześniej troszkę rywalizowaliśmy, teraz każda na przykład z kobiet ma inną kategorię i współpracujemy ze sobą, nawet trenujemy razem. Kapitanem jest Tomasz Pazio, wprowadza dobrą atmosferę do zespołu? Tak, oczywiście, bardzo, bardzo o nas dba, bardzo chodzi, pilnuje, także jest kapitanem bardzo miłym, sympatycznym.
Drużyna BSA Pro Tour z Białołęki została założona w tym roku. Tak wyglądała prezentacja ekipy w warszawskiej restauracji Valencia. Pierwsze sukcesy przyszły dość szybko. Ekipa BSA niejednokrotnie finiszowała na czołowych pozycjach. Przede wszystkim stawiamy na młodzież i tutaj myślę, że będzie o nas głośno dopiero za 2-3 lata i to naprawdę w takim zawodowym kolarstwie. Teraz dopiero uczymy się tego. Myślę, że lepiej lub gorzej startujemy bez presji na wynik. Młodzież wygrywa, stajemy na podium, tak samo stajemy na podium w wyścigach Poland Bike. Ten rok jest również debiutanckim sezonem dla młodzieży z huraganu Vicesport Retro Bike Team. Grupa z Wołomina jest bardzo widoczna na dystansach Fan i Mini. W ten sposób Adrian Rudziński wygrał rozegrany ostatnio 9. etap Poland Bike Marathon w Węgrowie. Mamy rówieśników w różnych wiekach, prawda? To od pierwszej liceum do szkół podstawowych, czasem też mniejszych. No i trenujemy razem. Są to różne treningi, albo na szosie, albo w terenie. Zajęcia prowadzą Janusz Królikowski, Grzegorz Weiss. Jest się od kogo uczyć? No oczywiście, no dwóch trenerów, także z historią kolarstwa. Mamy bardzo radosną atmosferę. A jest taka rywalizacja między wami? Sprawdzacie swoje wyniki? To tylko chyba po wyścigach, tak to współpracujemy ze sobą na trasie. Na młodzież stawia również zespół z Płońska, RKS Telimes. Mamy kilka młodych dzieci, które trenują. No, zajmujemy się nimi tak jak umiemy. Całą zasługą, że jest ten nasze stowarzyszenie, jest to zasługa Sławka Wójcika. Jest to nasza amatorska jakaś tam grupa i bawimy się w ten sport. No i co więcej tutaj. Czyli najważniejsza zabawa, nie wyniki. Zabawa, nie wyniki. No i to jest nasza cała, wie pan, cała idea. No. Żeby dzieci się dobrze bawiły, a my starsi pomagamy. Nie wyniki, ale dobra zabawa. To także motto warszawskiej grupy AGR Velodrom. Grupa jest absolutnie amatorska, nie mamy żadnego sponsora. Jeździmy tylko i wyłącznie dla przyjemności ścigania i wspólnego spędzania czasu. Również spotykamy się w wolnych chwilach, spędzamy Wigilię, święta, w własnym gronie robimy imprezy wspólne. Całkowicie zabawa, całkowicie amatorstwo. A dlaczego warto jeździć na rowerze? Zdrowie, przyjemność, znajomi, trochę oddechu i trochę odreagowania stresu. A zatem w drużynie siła. Zapraszamy na cykl Poland Bike Marathon, bo każdy może wystartować i stworzyć drużynę jeżdżącą na rowerach. A najbliższa okazja do ścigania w Tłuszczu 29 sierpnia. Tam odbędzie się 10 etap Poland Bike Marathon. Wystarczy mieć rower i kask. A zatem startuj z nami.